mógłbym starać się odpowiedzieć na pytanie, czym jest kamień organiczny, po tym jak kiedyś się obudziłem i nie pamiętałem snu i usiadłem na krawędzi łóżka i w mojej głowie dźwięczało słowo i ono brzmiało jednia. Nie wiedziałem w ogóle, co to znaczy, więc zacząłem to sprawdzać jakby skrupulatnie, czym jest jednia. I okazało się, że jednia jest prapoczątkiem, jest tworem doskonałym, czymś tak perfekcyjnym, że możemy powiedzieć tylko, czym nie jest, a nie czym jest. I myślę, że to w jakimś sensie pasuje do tego kamienia organicznego w moim, jakby, w moim pomyśle na to. Tego, że jest to obiekt, którego ja nie chcę tego tłumaczyć. Jakby nie chcę tłumaczyć, dlaczego to ma okna, albo dlaczego ma czerwony kolor, albo dlaczego jest zrobione z kamienia, a dlaczego tam nikogo nie ma w środku, a to, co tam jest, to są wajchy. Podejście do tych zjawisk, których nie potrafimy wyjaśnić, we mnie nie powoduje takiego czegoś, żeby wymyślać, co jest w środku. Wiesz, widzisz światełko na niebie, ty natychmiast dobudowujesz do tego serię jakby zdarzeń. Po pierwsze inwazja, po drugie oni są na pewno szarzy, po trzecie mają laserową broń, a dla mnie to światełko na niebie jest to interesujące, niesamowite. Jeżeli chodzi o naturę, to mam skrajnie różne podejścia. I tak jak sam Kuba mówił, do niego las jest rzeczą leczniczą, a dla mnie na pewno nie jest. Jest takim czymś, co może nie tyle mnie przeraża, ale jest dla mnie obcy. Ja naturę postrzegam też jako po prostu taki, wiesz, takie stado, takie jest, wiesz, stado bizonów, które pędzi i w ogóle się nie przejmuje tą trawą, wiesz, którą tratuje. I dla mnie też las taki jest. Wiem, że lasu nie obchodzę. I jednak ja na siebie patrzę w lesie, to nie patrzę na siebie jako na element ekosystemu. Chociaż jak pogrzebałem ostatnio swojego psa w lesie właśnie, to poczułem, że on jest w tej chwili ewidentnie, no wiesz, częścią ekosystemu, że to jest świetne miejsce, on tutaj pasuje. Jakby do umierania, do grzebania zwłok las jest idealny. Rzesza tych chrabąszczy i mrówek i tego całego wszystkiego, co pokazuje Kuba w swoim filmie, jest idealna do rozbierania i do zaczynania nowych rzeczy. We Wrocławiu w Galerii Awangardy oglądamy wystawę dwóch twórców, którzy współpracują ze sobą od wielu lat, Olafa Brzeskiego i Kuby Suchara. Olaf Brzeski jest rzeźbiarzem, autorem instalacji i filmów, a Kuba Suchar jest muzykiem, perkusistą, który tworzy muzykę do filmów Olafa Brzeskiego. Są to dwaj twórcy, którzy zapraszają nas do dwóch różnych, ale stycznych w jakiś sposób ze sobą światów wyobraźni. Każdy z tych światów wymaga osobnego potraktowania. Olaf Brzeski podejmuje problemy związane z rzeźbą, z spotkaniem z drugim człowiekiem, ale też ze światem swoich własnych wyobrażeń, bardzo często mrocznych, różnych wizji, które materializują się w ciele rzeźby. Kuba Suchar natomiast próbuje znaleźć, jak sądzę, ekwiwalent wizualny dla muzyki, którą tworzy. I myślę, że to jest bardzo interesująca propozycja. Zresztą jest to jego debiutowy pokaz. On po raz pierwszy zmierzył się w ogóle z materią wizualną. I sądzę, że wyszedł z tego naprawdę obronną ręką. Dla mnie w ogóle to zjawisko, które się wydarzyło, jest istotne dlatego, że muzyka sama w sobie jest tworem, który jest moim zdaniem jednym z najważniejszych i najbardziej działających na ludzi, bo w takiej książce Kultura Dźwięku napisane, że jest narzędziem strachu, ale jest urządzeniem, które nas ostrzega i to jest bardzo istotne, ale dźwięk jednocześnie trwa tyle i nie ma go. Jakby to, co się wydarzyło po tamtej stronie, jest być może próbą, pierwszą z wielu, tego, że do dźwięku dokleiłem obraz, który utrwala to na trochę dłużej niż tylko na ten moment, kiedy to znika. Jako muzyk jakby wielokrotnie graliśmy w galeriach różnych, w różnych miejscach świata i rzeczywiście jest to przestrzeń zazwyczaj trudniejsza niż klub lub sala przygotowana do tego, żeby ten dźwięk, który dla mnie jest w rezultacie jakby w tym momencie jakby najważniejszą rzeczą do tej muzyki, którą nagraliśmy z Kazuisą, Ushihashim i Robem Mazurkiem, dołożyłem obraz. I jakby być może muzyka rozpływa się po głosach wrocławskiego BWA jest przysłonięte też obrazem, który odciąga od tych ubocznych efektów
przestrzennych. Nigdy wcześniej nie robiłem tak długiej formy jak 50 minut, ale rzeczywiście pojawił się pomysł z warstwami i faktycznie było tak, że podzieliłem całość na warstwy. Pierwszą jest koncert w lesie, muzyka i jakby cała ta sytuacja. Drugą są ci stalkerzy szukający szczątków meteorytów, czegokolwiek w lesie. Pojawia się warstwa zwierząt, czyli mrówek, które zbierają okruchy tego roztrzaskanego obiektu. No i jest warstwa tego niemego świadka, tego lasu, tych istot nachylających się nad obserwatorem, który rozgląda się bardzo ostrożnie, żeby nikogo nie zdenerwować, który to wszystko widział, wie o tym i ma to głęboko w... Pojawia się warstwa tego, nad czym pracował Norman Leto, czyli te sceny, w których mamy okazję zobaczyć pierwsze w Polsce ujęcie HD niezidentyfikowanego obiektu, co podejrzewam będzie wstrząsające dla niektórych. Norman, jestem zachwycony zupełnie jakby jego pracą i jego zaangażowaniem i jakby wejściem w ten pomysł, bo faktycznie, jak powiedziałem, kiedy urzeczywistnił moje wyobrażenie, to aż się wystraszyłem. Jeżeli byśmy poszukiwali jakichś stycznych, dla mnie osobiście zaskakujące było myślenie obu artystów na temat wizualności i na przykład problem szkicownika. Notatnika, w którym jest zapisywana określona wizja, która się krystalizuje u Olafa Brzeskiego, jest to szkicownik, w którym powstają projekty instalacji czy storyboardy do filmów. W przypadku Kuby z kolei są to rozrysowane instalacje, które no, tak naprawdę posłużyły do stworzenia ostatecznie tej wizualnej instalacji Kamień Organiczny, czyli tego właściwie trudno powiedzieć, że to jest istota jakiegoś przedmiotu, który spada na Ziemię z kosmosu i jest tym nieznanym, jest tym niezidentyfikowanym obiektem, być może nośnikiem życia, być może istotą inteligentną. I obie te sfery są rysowane przez nich obu. Kuba nie jest artystą wizualnym rzeczywiście, ale odkąd się znamy, czyli z 20 lat, to zawsze było to bardzo widoczne u niego, ta fascynacja, to wyczucie, ta skłonność i ten talent, który on ma jakby w tym kierunku wizualnym, bo on zawsze rysował, zawsze myślał obrazem. Także w jego przypadku na pewno jest tak, że jak on robi muzykę, to myśli obrazem. Ja jak myślę obrazem, nigdy nie myślę muzyką. Więc te rzeczy u niego są bardzo, wiesz, totalnie spięte. Też nasze zrozumienie jest też poprzez płaszczyznę obrazu w dużej mierze. Dlatego zaproszenie jego było do mnie oczywiste, żeby tutaj też on mógł dać upust tej swojej wizji, która gdzieś się w nim kumulowała od długiego czasu. Świat jest poustawiony na głowie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że muzyka, którą słyszymy, i jesteśmy naprawdę do tego tylko przyzwyczajeni. To wcale nie jest naturalne. Nagrywana jest, komponowana jest w większości przypadków, mówię o takiej popularnej muzyce, w stroju temperowanym. Kiedy mamy do czynienia z muzyką mikrotonową albo na przykład muzyką indyjską, gdzie skala jest poszerzona do 27 stopni, powiedzmy, nie wiem, chyba tak, to dla nich muzyka europejska jest kwadratowa. Tak jakbyś słuchała sztucznego lektora w komputerze, który mówi do ciebie, że musisz zrobić coś tam. Mam przed sobą to, co zrobił Olaf. To jest dokładnie to. Jakby z jednej strony jest to sztuczka, bardzo efektowna sytuacja. Rysunek, który jest płaski, ale w rezultacie jest bryłą przestrzenną. Olaf się wyrywa, jednocześnie wyrywając się z kartki, wpycha rzeźbę z gipsu, czy z gliny, czy z brązu w papier. Jakby robi te dwie rzeczy naraz. Co jest dla mnie kluczowe w przypadku Olafa Brzeskiego, to jest problem jakiejś gry nie tylko z materiałem plastycznym, bardzo często klasycznym. Jest to brąz, jest to stal, która jest wykorzystywana w taki sposób jakby przeczący na przykład prawom ciążenia, czy w ogóle temu, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Coś, co wydaje się płaskie, nagle okazuje się zupełnie trójwymiarowe. Coś, co powinno być ciężkie i takie monumentalne, jest absolutnie delikatne. Więc gra, iluzja jest w tym przypadku bardzo istotna i też bardzo efektowna dla widza. Olaf Brzeski jest artystą pod wieloma względami wyjątkowym. A jeden z
tych aspektów jego wyjątkowości jest związany z dyscypliną artystyczną, którą uprawia, tak? Dlatego, że jest jednym z zaledwie kilku artystów w swoim pokoleniu, którzy próbują wypowiadać się za pomocą rzeźby i to takiej dosyć tradycyjnie zdefiniowanej, tradycyjnie w tym sensie, że Olaf jest tym archetypicznym rzeźbiarzem, który wydobywa coś z materiału, też towarzyszy temu taki bardzo manualnie zdefiniowany proces twórczy, tak? To jest taka ręczna robota, więc taki model artystyczny, który wydaje się wyeksploatowany i niemalże niemożliwy do reaktywacji, do ożywienia współcześnie. Nie chodzi tutaj o jakieś nostalgiczne powroty do artystycznej przeszłości, tylko bycie współczesnym artystą. I na te pytania i wątpliwości Olaf Brzeski ma bardzo, bardzo dobrą odpowiedź. Tak? Bo na tej wystawie, którą pokazuje BWA we Wrocławiu, posługuje się i klasycznymi technikami, i zajmuje się też takimi bardzo, bardzo starymi, podstawowymi, archetypicznymi tematami rzeźbiarskimi. Jest wystawa, na której artysta pokazuje dwa akty męskie, na którym zajmuje się studium z modela, studium postaci, studium z natury, tak? Gdzieś uruchamia też całą tę mitologię związaną z pracownią artysty, z relacją między rzeźbiarzem i modelem. I to jest, znów to podkreślę, z jednej strony bardzo tradycyjne, a z drugiej strony Olaf opowiada o tym w bardzo niekonwencjonalny sposób. Dla moich oczu, w stosunku do wystaw, które były również w BWA, tylko dla zwierząt, czy tylko dla ludzi, które się oscylowały wokół takich rzeczywiście jakichś mitologiczno-bestiaryczno-zwierzęcych klimatów, to rzeczywiście są to sami ludzie, no, co nigdy nie było dla mnie atrakcyjne, a w tym wypadku, a teraz jakoś się zaczęło być. Tak samo jak materia, w której pracuję, czyli metal, czyli robienie takiej metaloplastyki właśnie również skompromitowanej i pogardzanej jest dla mnie teraz bardzo pociągające i atrakcyjne. I także człowiek i metaloplastyka. Takie dwie, wiesz, kalki. Na początku wystawy Olaf pokazuje taką niewielką figurę, to jest jego autoportret i on tam się przedstawia, to jest akt męski, tak? Przedstawia się jako nagi mężczyzna, więc ten aspekt seksualny zostaje na samym wstępie podkreślony, ale to jest również wizerunek własny jako Pinokia, tak? Ten autoportret Olafa ma taki groteskowy, długi nos, to jest nos kłamcy, tak? Pajaca. A w świetle tej wystawy ten pajac okazuje się iluzjonistą, bo ta wystawa też jest oparta na serii takich optycznych złudzeń, tak? Na mamieniu naszego oka, na dochodzeniu do pewnej prawdy, która interesuje Olafa poprzez złudzenie i poprzez fikcję.